Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem dzisiaj opowiem wam o syntetycznym człowieku Dawidzie. Była to 8 w kolei wersja androidów, stworzona przez korporację Wayland. Pod względem wgranej sekwencji osobowości wyróżniał się na tle innych syntetyków. Oprogramowanie, które posiadał, zawierało w sobie sporo ludzkich cech i emocji. Dzięki temu wykazywał zainteresowanie światem i uwielbiał uczyć się nowych rzeczy. W ten sposób można było go zobaczyć podczas wykonywania typowo ludzkich czynności, takich jak oglądanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie książek, czy też uprawianie sportu. Jego ulubionym książkowym tytułem był Ozymandiasz, zaś względem utworów muzycznych gustował w wejściu bogów do Walhalli z opery Złotorenu. W początkowej fazie misji Prometeusza cechował się również szacunkiem względem ludzi, chociaż mogły być to jedynie pozory. Starał się nie wyróżniać, dlatego na przykład podczas eksploracji planety LV-223 używał kombinezonu, mimo że go nie potrzebował. Od czasu do czasu rzucał również różnymi żartami, które były przez ludzi odbierane raczej jako uszczypliwe komentarze. Wykazywał również cechy związane z negatywnymi emocjami, na przykład denerwował się, gdy Holloway nazywał go maszyną. Podczas dalszych etapów misji w jego głowie dochodziło do różnych zmian osobowościowych. Moduł pozwalający przyswajać nowe informacje szybko przetwarzał dane i zmieniał podejście androida do otaczających wydarzeń. W pewnym momencie było już widać, że gardzi on ludźmi jako słabymi, śmiertelnymi istotami. Podobne podejście miał również względem inżynierów, którzy według jego mniemania byli zbyt podobni do Homo sapiens. Po przybyciu na planetę Space Jockeyów i ich wybiciu zaczął on eksperymentować z czarną mazią. W ciągu 10 lat spod jego ręki wyszły stworzenia takie jak neomorfy, mieszańce i docelowe jaja protomorfów. Przez jego eksperymenty w przeciągu tak krótkiego okresu czasu zdołał wybić całą faunę planety, zostając tam sam jak palec. Jednak szczęście mu dopisywało i na planetę przybył ludzki statek kolonizacyjny. Dało to mu nadzieję na kontynuację eksperymentów. Oram, dowódca ludzi, zwabiony w pułapkę, stał się pierwszym naczyniem protomorfa. Podczas błyskawicznych narodzin nowego gatunku, zadowolony z siebie Dawid zaczął nawet nucić pod nosem i uczyć protomorfa naśladowania swoich zachowań. Na pokładzie nowo przybyłego statku znajdował się również android Walter, którego Dawid chciał przeciągnąć na swoją stronę. Po szamotaninie zneutralizował rywala i podszył się pod niego, aby wraz z Daniels dostać się na nadlatujący statek kosmiczny. Tam pomógł jeszcze z wielkim bólem zneutralizować swoje dzieło protomorfa, aby być bardziej wiarygodnym. Swoje prawdziwe oblicze ujawnił dopiero po zapakowaniu Daniels do kryokapsuły. Następnie podszył się pod Waltersa i nadał komunikat do korporacji Wayland. Jego następnym celem była planeta Origae-6, czyli cel podróży statku Covenant. Mało kto wie, ale Dawid przed wejściem na pokład zdołał na niego przemycić dwa twarzołapy i sporo czarnej mazi. Być może następna część obcego zabierze nas do docelowej nowej ludzkiej kolonii, gdzie staniemy się świadkami powstania kolejnych abominacji. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!